pogoda psuje, śnieg zaczyna padać. Ale to mi nie przeszkadza. Jedziemy. Ale co nie wyobrażacie, jak jest zimno w rączki. Jasny kierun, ale zimny wiatr wieje. Normalnie niesamowite. Ale wiatr to jeszcze nic. Najgorsze, że po oczach napierdziela takim lodem. Myjemy coś na kole dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Nie ma co się do lasu pchać. Chociaż byłoby cieplej pewnie. Ale muszę wreszcie się na kole nauczyć jeździć, bo to takie, taka jazda to nie jazda. Znaczy ile wytrzymam? Czy będzie mi się na tyle chciało? Czy będzie mi się chciało jeździć? Pit bike rider to kozacko u mnie w porównaniu do mnie. Wolniej się nauczyć. Za szybko nie ma co. O, to było dobre. Teraz jest tak trochę zimniej i to gaźnik akurat jest idealnie ustawiony. To trochę jeszcze mnie przegibie mnie troszeczkę na boki. Ale powiem wam, że gangusem jakoś tak wygodniej mi się jedzie niż RC. No nie wiem, nie rozumiem tego, ale tak jakoś taką mam większą kontrolę nad motorem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Taką kontrolę mam jakby. Pewniej się czuję, o tak wam powiem. Ale w porównaniu do jazdy na kole, najlepszy motor, na którym mi się nie, że umie jeździć, jak od razu wam mówię, że ja nie umiem jeździć na kole, tylko na którym najłatwiej mi się jeździło, była to TTR-ka. Potrafiłem zrobić naprawdę ze 100 metrów na kole. Po prostu strasznie wygodnie się jechało. Nie rozumiem tego, ale wierzcie mi, na TTR-ce to jazda na kole to było takie prościutkie. Muszę się nauczyć kierować, bo to nie ma sensu się rozpędzać. O, to było dobre. Duża kontrola. Paliwo się nie leje, więc źle nie jest. Jak się nauczę wolno jechać, no to wierzcie mi, będę jeździł często na tym kole. Tutaj jest fajnie, bo nikomu nie przeszkadzam, nie hałasuję. I tak samo to nie jest główna droga, więc jak tutaj się auto spotka, to w ciągu dnia jak przejedzie jedno auto, to jest tyle. No czasami pojedzie trochę więcej, ale to rzadko co. Przeważnie nic tu nie jedzie. Do nauki takiej jazdy na kole to jest idealna miejscówka. Zacznie mnie rzucać, bo mam jadę na jednej nodze tylko, nie? Z jedną podpórką. Tak można tak powiedzieć, podpórką, no prawie nie używam, ale można to tak nazwać. To jak zacznie mnie ciągnąć na prawo, nie potrafię tego skontrolować. Jak ciągnie mnie na lewo, to nie mam problemu, tylko nie mogę skontrolować, jak zacznie mnie rzucać na prawo. Ja się nie wiem, co robię źle, możecie mi podpowiedzieć. Po prostu jestem w stanie kontrować, jak mnie ciągnie na lewo, ale na prawo jak zacznie mnie ciągnąć, to tak jakoś mi kontrowanie źle idzie.
robi źle. Coś robi źle. Hamulec już mam opanowany, bo widać, że hamulec działa. Tylko jeszcze mam problem z, jakby wam to powiedzieć, jeszcze problem jest z utrzymaniem równowagi. Hamulec już opanowałem, po asekuracji, więc się tak nie boję wychylać do tyłu, ale boję się, jak mnie zaczyna gibać na boki. Idę mu trochę do pieca. Muszę pomagać też jeszcze sprzęgłem. Kurde, co jest grane? A widzicie? I zaczyna. Wszystko jest fajnie, dopóki nie zacznie mnie ściągać na prawo. Jak mnie zacznie ściągać na prawo, to jest problem. Nie umiem sobie z tym poradzić. Dobra, jedziemy gdzieś. Jedziemy gdzieś dalej. To widzimy się za chwilę. Ojej, GoPro zaczyna odpierdzielać. Nie wiem, im nowsza kamerka, tym gorzej. Jedziemy gdzieś do góry. W dół zawsze łatwiej, no ale pasuje do góry jechać. Wreszcie do góry. Coś pojeździć. Szkoda, że się nie udało speedbike riderem pojeździć. Ale cóż. Próbujemy wyjechać z powrotem. Zamarznięta zimie. Paliwo odkręcone. Teraz tu jakoś trzeba podjechać. Nie było tak źle. Nie było tak źle, jakby się mogło wydawać. Silnikiem. Może się uda. Ups. Jest, samowalimy. Fajnie, sarny dziki zryły. Mam nadzieję, że na jakiegoś dzika nie trafię, bo będzie ciężko na drzewo się wyskrobać. Pasuje się rozglądać, bo tu świeżo zryte. O, widzicie? Tu świeżo zryte jest przez dziki. Kurde, żebym na żadnego nie trafił tylko. Świeżuteńkio. Jak widzicie, świeżutko zryte przez dziki. Kurde, żebym nie trafił tylko. Oj. Trzeba się rozglądać dookoła, mieć oczy dookoła głowy teraz. Ja tu widzę świeże tropy.
intereso. Może lepiej tak strasznie nie płoszyć, żeby mnie czasem jakieś kurde. Ale dzisiaj mam pecha, tak wam szczerze powiem. Dzisiaj mam takiego pecha, bo trafiam cały czas na zwierzynę. To Daniele, to sarny. Masakra. Kunie! To nie Daniele, to kunie! Takie duże! Kuń! Wracamy do domu! Chyba, że przejedziemy na jeszcze jedną miejscówkę, więc szybkie cięcie i jesteśmy na miejscówce. Dobra, jedziemy na miejscówkę, co byłem kiedyś Loncinem. Tam do przodu pojedziemy, ale to speedbike riderem. Speedbike riderem tam pojedziemy. No jedziemy tutaj na taki podjazd. Tu se podjedziemy, tam se podjedziemy lekko. Ale tu wszystko pozamarzało, tak wam szczerze powiem. Bijemy się w to? Podrzuciło mnie na koło. Ale nie dużo brakło. Tu już muszę dać gazu, bo to nie ma jak się rozpędzić nawet. Ups. Nie udało się. Jak się miało udać, jak... Jak pół górki, to na kole jechał. Na korzeniu. Ojej. Ojej. Ach, teraz trzeba go tam zwalić jakoś. Czego jakoś tam zwalić. Przód. O, jest. O, ciebie. Tak to właśnie wygląda u pana Mery. Tak to właśnie wygląda. Dobra. Kończymy dzisiaj ten odcinek, bo to nie ma sensu. Samemu to takie trochę nudne jest, że nie? Może się uda speedbike riderem wreszcie jakoś zgrać. Jak widzicie, słyszycie pewnie, to się trochę zmęczyłem. Ale to nie szkodzi. O to chodziło, żeby się zmęczyć. I jakoś trenować. Dobra. To na tyle, do następnego. Koniecznie łapeczka pod filmem. Podobało się, jakiś subik z dzwoneczkiem, jak chcesz być na bieżąco. Będzie więcej takich odcinków. To będzie na tyle, więc do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie, hej!